Michał Nowak, zapraszam na sport. Moja Radomka Radom przed własną publicznością pokonała Ita Tuls Stal Mielec 3-2, a już w niedzielę rozegra kolejne ligowe spotkanie. Radomianki w meczu ze Stalą Mielec prowadziły już 2-0 i były na dobrej drodze, aby zamknąć to spotkanie w 3 partiach i zdobyć 3 punkty do Tauron ligowej tabeli. Tak się jednak nie stało, bo rywalki wygrały 2 kolejne sety, doprowadzając do tiebreaka. Decydująca odsłona to już dominacja zespołu z Radomia i jego zwycięstwo 15-7 w meczu 3-2. Był taki fragment grania, że było nam naprawdę ciężko, ale mimo wszystko na tego tiebreaka byliśmy w stanie się pozbierać i wygrać mecz, więc ja myślę, że tutaj trzeba się cieszyć, że wygraliśmy mecz, bo taki był plan. Ktoś może powiedzieć, że za 2 punkty, ale mnie to nie interesuje. Myśmy wygrali mecz i gratuluję całej mojej drużynie postawy na tym meczu. Wróciliśmy do grania w tym tiebreaku i myślę, że z tego się powinniśmy cieszyć, że mimo, że gdzieś tam nas zespół z Mielca troszkę przycisnął, my sobie nie radziliśmy, to mimo wszystko na tego 5. seta od początku tutaj dziewczyny wykazały się dużą mobilizacją, odwagą przede wszystkim, bo to też było ważne i myślę, że to zadecydowało o tym, że wygraliśmy ten mecz. Radomianki po tym spotkaniu mogą być rozczarowane, że nie zdobyły kompletu punktów. Absolutnie nie lekceważyliśmy zespołu z Mielca, ale wiem też, na co stać nasz zespół i uważam, że było nas stać na to, żeby zamknąć to spotkanie za 3 punkty. Niemniej jednak jesteśmy na początku sezonu, to jest całkiem nowy zespół. Docieramy się ze sobą i takie mecze i takie momenty też są potrzebne, bo wiadomo, że ten najważniejszy czas sezonu dopiero przed nami. I oczywiście chcemy zbierać teraz jak najwięcej punktów, wygrywać z kim się da, nie kalkulujemy tutaj, czy ktoś jest lepiej rozstawiony w tabeli, czy nie. Chcemy prezentować w każdym meczu swoją najlepszą siatkówkę. No i uważam, że dzisiaj tej najlepszej siatkówki nie zaprezentowałyśmy. W następnym meczu moja Radomka Radom zagra na wyjeździe z Energą MKS-em Kalisz, czyli 8. zespołem w stawce. Mam nadzieję, że po prostu zwyciężymy z jak największą ilością punktów, jak to tylko możliwe, że wywieziemy z Kalisza 3 punkty. Na to liczę i na to będziemy na pewno pracować. No, tak jak pan powiedział, czasu na odpoczynku jest mało. Teraz weszliśmy w ten moment intensywnego grania. Myślę, że jesteśmy do tego przygotowane. Musimy po prostu być obecne głową tu i teraz. I tak jak mówię, mamy dużo do poprawy. Mamy jeszcze duże rezerwy. Praktycznie na każdej pozycji czujemy, że możemy dać z siebie więcej. Pojedynek Energa MKS Kalisz, moja Radomka Radom w niedzielę 3 listopada o godzinie 20:30 w Kaliszu. W finale Forbet Pucharu Polski na szczeblu okręgu radomskiego Proch Pionki pokonał po rzutach karnych Powiślankę Lipsko. W poprzedniej edycji Forbet Pucharu Polski na szczeblu okręgu radomskiego triumfowała Powiślanka Lipsko, której jednak w tym roku nie udało się obronić trofeum. Finał, w którym Powiślanka zmierzyła się z Prochem Pionki, rozgrywany był w Przysusze i był bardzo emocjonujący. Do przerwy padły 2 gole. Powiślankę na prowadzenie wyprowadził w 30 minucie Kacper Kopyciński, który wykorzystał rzut karny. Do remisu jeszcze przed przerwą doprowadził Mateusz Szczepański. W drugiej połowie goli nie było i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych. 11 nieco lepiej wykonywali piłkarze Prochu, którzy wygrali 7-6 i zgarnęli trofeum. Ekipa z Pionek po raz pierwszy wywalczyła okręgowy Puchar Polski. Obie drużyny wiosną zagrają w pierwszej rundzie wojewódzkiej edycji pucharowych zmagań. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.